Dzień dobry. Bardzo Was serdecznie witam w ten przedświąteczny, ale też przedaukcyjny z punktu widzenia Xanadu wtorek. Mam dla Was, jak zawsze, pięć ciekawych tematów i mam nadzieję, że Wy, czyli Xanadianki i Xanadianie, którzy coraz częściej przyznają się do tego, że regularnie słuchają, to jest niezwykle miłe, kiedy informujecie mnie o tym, że jesteście słuchaczami tej audycji. Mam nadzieję, że macie dziś chwilę czasu albo później, żeby ze mną przez te nasze stałe pięć punktów przejść. I pierwszy, czyli taki nasz ogólny temat, narodził się we mnie z pytania, które w ogóle no, nie jest dla mnie nowe. Pytania, dlaczego jest tak, że bardzo wielu z Was regularnie kupuje na aukcjach młodej sztuki, regularnie, czyli na przykład od kilku lat, co jakiś czas, na przykład, nie wiem, 6, 4, 8 razy do roku, kupujecie dzieła sztuki na aukcjach młodej sztuki, wydajecie na te dzieła niemało, a jednocześnie nie odważacie się, nie kupujecie, przynajmniej nie w Xanadu, na aukcjach, które my nazywamy aukcjami sztuki współczesnej, ale generalnie chodzi mi o takie aukcje, czy w ogóle o takie prace artystów, którzy są już zaliczani do pewnego rodzaju kanonu, którzy już mają wyrobioną markę, którzy mają bardzo dobry dorobek, notę biograficzną, a których dzieła niekoniecznie są dużo droższe niż te, które ostatecznie wylicytowujecie na aukcjach młodej sztuki. Więc mam świadomość tego, że ten dysonans nie wynika z zasobności portfela, że to nie jest kwestia majątkowa, tylko że najprawdopodobniej jest tak, że są zupełnie inne czynniki. I długo się zastanawiałam nad tymi czynnikami, i to dzisiejsze nasze spotkanie chciałabym, żeby upłynęły pod takim hasłem. Przeszkody, które macie na drodze do poziomu eksperckiego, bo trochę tak to czuję, że postrzegacie kupowanie dzieł sztuki w obszarze tej młodej sztuki jako pewnego rodzaju miłośnictwo, hobby, rozrywkę. Natomiast z drugiej strony kupowanie dzieł artystów o ugruntowanym dorobku traktujecie już bardziej jako poważne kolekcjonowanie. A przed tym, w jaki sposób chcielibyście się jeszcze uchronić, uniknąć, wycofać jeszcze z tego typu etykietowania? I wymyśliłam sobie takie mniej więcej 10, chociaż po spisaniu nie liczyłam, więc może się okazać, że plus minus 10, powodów, dla których to wejście na ten poziom bardziej zaangażowany, na ten poziom artystów o zdecydowanie lepszej renomie, jest dla Was trudne. I będę bardzo wdzięczna, jeżeli w komentarzach do tego odcinka napiszecie mi informacje, po pierwsze, czy trafiłam, czy zgadzacie się z tymi opiniami, które tutaj Wam przekażę, a jeszcze cenniejsze będzie dla mnie, kiedy napiszecie o jakichś innych powodach, które faktycznie Was powstrzymują przed wejściem, nazwijmy to, na ten wyższy poziom. I pierwszy taki powód to moim zdaniem jest brak zaufania do własnego gustu, brak zaufania do własnej wiedzy i brak zaufania do własnych wyborów. Myśmy o tym zaufaniu kilkanaście, a jak nie kilkadziesiąt już w tej chwili odcinków temu mówili, ale faktycznie ciągle to się powtarza w rozmowach z osobami, które tutaj w Xanadu wydają pieniądze, że macie taką niepewność co do własnego wyboru. I to was bardzo mocno powstrzymuje przed takim, nie wiem, głębszym, poważniejszym zaangażowaniem się w tą kolekcjonerską przygodę. Kolejny powód to takie, jakby tu powiedzieć, takie poczucie niezrozumienia pozyskiwanej wiedzy. To znaczy, wy już oczywiście wiecie, jak się przygotować dobrze do zakupu,
ale jakby na przykład poprzez lekturę not biograficznych artystów, poprzez lekturę czy penetrowanie internetu, żeby porównywać pewne rzeczy, na przykład pracę artysty w różnych galeriach, albo analizowanie notowań aukcyjnych, ale mam takie wrażenie, że wielu z Was ma takie poczucie, jakby te wszystkie dane czytało po turecku, nie znając tego języka. To znaczy, że brakuje Wam takiej wiedzy, takich narzędzi interpretacyjnych, to co czytacie, że owszem, widzicie ileś stypendiów, ileś nagród, jakieś prace w kolekcjach, ale nie potraficie oszacować, czy to są wartościowe stypendia, czy te one były przyznawane na gruncie socjalnym, czy jako wyróżnik twórczości artystycznej, czy te galerie, w których były wystawy indywidualne, to dobre galerie, czy te notowania w domach aukcyjnych to są takie prawdziwe, czy może niezupełnie, i jak to wszystko interpretować, żeby na końcu mieć taką pewność, że tak, chcę kupić dzieło tego artysty i ono powinno kosztować X, Y, Z, a w przyszłości powinienem się spodziewać, że kariera tego artysty się mniej więcej rozwinie w jakiś sposób, a jego prace powinny drożeć o mniej więcej jakiś tam stopień procentowy. Czyli, że brakuje Wam tej wiedzy, jak czytać dane, może tak bym to nazwała. Trzeci powód, jaki mi przyszedł do głowy, jest dość oczywisty, czyli właśnie ryzyko inwestycyjne. Czyli, że ponieważ nie macie tej pewności co do wartości, właściwego oszacowania wartości dzieła, to też obawiacie się, że możecie przepłacić albo że możecie kupić coś, co dzieło, które będzie nie zyskiwało na wartości, a na przykład należycie do tej grupy, dla której ten aspekt materialny, choć może nie jest jedyny, a może nawet nie jest kluczowy, ale jest na tyle ważny, że powstrzymuje Was przed wydawaniem większych środków na sztukę, choć na przykład na co dzień inwestujecie bez takich obaw w nieruchomości, czy w przedmioty kolekcjonerskie, czy w złoto, czy jakieś inne inwestycje, na przykład na rynkach finansowych. A sztuka ciągle jest u Was w takim obszarze raczej aranżacji wnętrza i raczej pewnej przyjemności, miłośnictwa, hobby, natomiast właśnie nie przechodzi w ten segment inwestycyjny, mentalnie, mimo że kwoty były wydawane porównywalne. Kolejny taki powód, też jakby z tych oczywistych, to jest to, że bardzo dużo prac z tego obszaru artystów już o uznanym dorobku, to są prace artystów, które nie pochodzą bezpośrednio od nich, bo na przykład są to już twórcy nieżyjący, tylko pochodzą od kolekcjonerów czy od innych właścicieli. I tutaj jest taka obawa, czy ta praca faktycznie jest autentyczna. I choć ta obawa powinna gdzieś zniknąć, skoro chcecie kupować w profesjonalnych miejscach sprzedaży dzieł sztuki, czyli u profesjonalnych marszandów, w dobrych galeriach, w dobrych domach aukcyjnych, a na przykład tą dobrość jesteście w stanie zweryfikować poprzez fakt, że taki podmiot jest członkiem Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich, to dalej obawiacie się o te kwestie autentyczności, ponieważ jak dobrze wiemy, media najchętniej piszą o rozmaitych aferach i uwypuklają rzeczy negatywne, takie, które mają posmak skandalu, w związku z czym jakby piszą o rekordach aukcyjnych, o kradzieżach, o podróbkach i o ewentualnych przekrętach. Stąd gdzieś ten lęk, który dotyczy autentyczności prac, jest w Was zakorzeniony, choć prawda jest taka, że tych prac, które są fałszowane, jest na rynku niewiele, że to jest margines. To się może zdarzyć, oczywiście, ale też mamy mechanizmy, które Was jako klientów, jako kolekcjonerów mogą upewnić w autentyczności dzieła, jeżeli je kupujecie właśnie u profesjonalnego sprzedającego, ponieważ my się ekspertyzami, my się proweniencją dzieł, które oferujemy, bardzo szczerze dzielimy, bo leży to też w naszym interesie.
W związku z tym rozumiem, że ten lęk o autentyczność może gdzieś występować, ale bardziej traktuję to jako taką mgłę medialną, choć rozumiem, że mgła medialna może być bardzo istotnym elementem hamującym pewnego rodzaju decyzje. Kolejny powód, który wychwyciłam i który dla mnie, wychwyciłam go dość późno, muszę przyznać, i to dzięki rozmowom z wami, ponieważ dla mnie on jest dość irracjonalny, natomiast my jako ludzie nie jesteśmy racjonalni tak naprawdę, więc należy też bardzo mocno go wziąć pod uwagę. Mianowicie taki lęk, taka obawa, że przed oceną innych, przed tym, że wydając pieniądze na sztukę, na przykład dość duże pieniądze już, i też oczywiście to, co jest duże, a co jest małe, to jest pojęcie bardzo subiektywne. Natomiast wydając już jakieś poważniejsze pieniądze na sztuce, na poważniejszej aukcji, obawiacie się, jak to zostanie ocenione przez waszą rodzinę czy w waszym kręgu towarzyskim. I zrozumiałam, że to może być trudne w momencie, kiedy jedna z moich klientek, osoba dość publiczna, rozpoznawalna i w internecie, i też w telewizji, nabyła dzieła sztuki i pochwaliła się tym faktem na social mediach i spotkała ją ogromna fala hejtu. Przy czym była to osoba, która na co dzień w tych samych social mediach prezentowała swoje sukienki, akcesoria, torebki, buty za kwoty wielokrotnie przerastające kwoty wydane na tą sztukę i nigdy z żadnym hejtem, a przeciwnie, z aprobatą i pewnego rodzaju nawet uwielbieniem się spotykała. I to niestety jest nasza polska małość, że jeżeli ktoś ma. Ja rozumiem oczywiście, że pieniądze lubią ciszę, natomiast prawda jest taka, że my nie mamy problemu z tym, żeby z akceptacją, a czasami też z zazdrością, ale z akceptacją patrzeć na fakt, że ktoś ma bardzo drogi samochód, że ma bardzo drogą torebkę, że jest od Gucci, od Louis V i od Emar. Natomiast jeżeli ma pewną cechę zamożności, której nie rozumiemy jako ludzie, czyli na przykład dzieła sztuki, to przykleja takiej osobie negatywną łatkę. Co więcej, tutaj problem też leży jakby w tym, że większość osób, i to tak myślę, że to jest 98% społeczeństwa, nie ma zielonego pojęcia, ile kosztuje sztuka. W związku z czym każdy kawałek płótna pokryty farbą ewidencjonują jako jakiś niewiarygodny luksus, a naprawdę nie każdy obraz jest Van Goghem za 7 milionów i większość sztuki to jest kilkaset tysięcy złotych, czyli bardzo wiele dzieł sztuki jest w koszcie niższym niż torebka od Chanel. Więc to jest bardzo subiektywne, ale rozumiem, że część osób może się powstrzymywać przed albo kupowaniem dzieł sztuki z wyższej półki, albo upublicznianiem faktu, że się posiada dzieła sztuki z wyższej półki, właśnie przed tego typu pełną niechęci, zazdrości, jakiejś takiej polskiej żółci, krytyką, która nie ma racjonalnych podstaw. Kolejny powód, gdzieś tam stwierdziłam, to jest trochę drugi aspekt tego samego medalu. Już nie chodzi tu o pieniądze, ale też o to, że wy nie czujecie się pewni swojego gustu, ale nie w kontekście jakby własnych procesów decyzyjnych, ale takiego poczucia, że powinniście te swoje wybory bronić przed innymi, członkami rodziny, znajomymi, czy właśnie gdzieś bardziej publicznie. Co jest kompletnie innym absurdem, ponieważ każdy z nas jest odmienny, każdy ma swoje decyzje i wybory, a żaden z nas też nie powinien być zupą pomidorową i nie wszyscy muszą nas lubić i nie wszyscy muszą aprobować to, na co wydajemy pieniądze. To jest nasza prywatna sprawa. Jeżeli te pieniądze zostały uczciwie zarobione, to między Bogiem a prawdą wolno nam je nawet podrzeć i popatrzeć, jak lecą na wietrze. Tym bardziej wolno nam wydawać je na dowolne przyjemności, czy dowolne aktywa inwestycyjne, w tym dzieła sztuki. Ten lęk przed krytyką, w ogóle mam takie wrażenie, że jest chyba
Jednym z podstawowych czynników, dla których wiele osób nie angażuje się w sztukę bardziej, ponieważ inwestowanie na przykład w nieruchomości jest czymś, co jest zrozumiałe dla wszystkich. Natomiast inwestowanie czy kupowanie dzieł sztuki to jest taka nisza, która budzi wrażenie jakiejś takiej egzotyki, niekoniecznie właśnie aprobowanej. I też w związku z tym mam takie wrażenie, jak z wami rozmawiam, że wielu z was uważa kupowanie dzieł sztuki jako ekstrawagancję, że jesteśmy wychowani, ogromna część Polaków to są pierwszopokoleniowe pieniądze, nie oszukujmy się, jesteśmy wychowani jeszcze nasi rodzice, bo prawda jest taka, bardzo dużo osób, które kupują dzieła sztuki, to są osoby po 40. Czyli jesteśmy dziećmi rodziców, którzy żyli w czasach głębokiego niedoboru. Wszystkiego nie było, nawet jak były jakieś pieniądze, to trochę nie było na co je wydać, ale generalnie z tymi pieniędzmi też nie było za różowo, w związku z czym jesteśmy nauczeni, że w naszych domach się właściwie oszczędzało, że w naszych domach ciągle się odkładało do skarpety i na całą czarną godzinę i że w ogóle też mamy takie nawyki związane z pieniędzmi, które powodują, że bardzo racjonalnie chcemy nimi gospodarować, że boimy się, że właśnie ktoś, a najlepiej, a nawet bardziej nie osoba fizycznie żyjąca, tylko nasz wewnętrzny krytyk, przyklei nam taką łatkę kogoś rozrzutnego, kogoś nie racjonalnie wydającego pieniądze, kogoś, kto zachowuje się w sposób błahy, nieprzemyślany, kto podejmuje pochopne decyzje albo wręcz ma skłonność do hazardu. I w związku z tym powstrzymujemy się przed kupowaniem dzieł sztuki właśnie w tym segmencie, kiedy to już jest takie dzieło poważne, takiego artysty z dorobkiem. I nawet jeżeli to dzieło poważne kosztuje dokładnie te 10 tysięcy, które wydaliśmy w emocjach na licytacji na aukcji młodego malarstwa, gdzie kupujemy obraz nad kanapę, to nad kanapę jest ok, bo aranżacja wnętrza jest po prostu w porządku. Jeżeli jesteśmy dość zamożni, no to wiemy, ile kosztowała kanapa, wiemy, ile kosztował telewizor, który stoi vis-a-vis kanapy. W związku z czym te 10 tysięcy na obraz to jest dla nas akceptowalne. Natomiast na dzieło sztuki, no bo obraz do aranżacji wnętrz to jest obraz do aranżacji wnętrz, nic specjalnego. Ale dzieło sztuki to jest poważna decyzja. No i tutaj nie można wydawać pieniędzy pochopnie, nie powinno się. My jesteśmy przecież tacy racjonalni, tacy z takiego przyzwoitego, dobrego domu, no przecież my nie rozwalamy pieniędzy na głupoty. W związku z tym mam wrażenie, że taki właśnie nasz stosunek do pieniędzy w ogóle i do tego, co wolno, czego nie wolno, na co nas stać, na co nas nie stać, co jest dobrze widziane, a co nie jest dobrze widziane, co się spodoba naszym znajomym, co się nie spodoba, co pochwaliłaby nasza mama, czy nasz tata, którzy nie żyją już od 20 lat, ale co by pochwaliła? No może by nie pochwaliła takiego kupowania dzieł sztuki, bo ona przecież nigdy takich dzieł sztuki nie kupowała. U nas w domu dzieł sztuki nie było, więc raczej się powstrzymujemy. Ten background, to z jakiego domu wyszliśmy, jest bardzo istotne, ale ponieważ naprawdę w czasach, kiedy rynek sztuki był regulowany przez państwo, było tylko jedno przedsiębiorstwo państwowe, które było uprawnione do kupowania i do sprzedawania dzieł sztuki. W niewielu domach dzieła sztuki wisiały na ścianie, zwłaszcza, że jeszcze w latach 50., 60. to wiszenie dzieła sztuki na ścianie to jeszcze było takie odium o nie pochodzeniu nieprawomyślnym, nie z chłopstwa i z klasy robotniczej, tylko nie daj Boże z arystokracji, to od razu było wiadomo, że z tego domu, w którym obrazy wiszą na ścianach, to dzieci na studia się nie dostaną. W związku z tym też mamy takie poczucie, że to nie było najlepsze. No i oczywiście właśnie w niewielu naszych domach te dzieła sztuki na ścianie wisiały. Nie mamy tego nawyku, choć mamy tą tęsknotę, bo w bardzo wielu tych domach wisiały na przykład reprodukcje wydawane przez różne wydawnictwa, na przykład przez Książkę i Wiedzę z pracami Poznańskiej, Pankiewicza. I kiedyś być może marzyliśmy nawet, żeby takie rzeczy mieć na własność, a przynajmniej podziwialiśmy tą sztukę, natomiast dziś nie mamy nawyku i trochę się boimy wejść na ten wyższy poziom. Więc należałoby to po prostu zrobić odważnie i tak się z refleksją zastanowić, dlaczego jak licytujemy od 1000 zł kolorowe obrazy, które nam poprawią humor w chałupie, to w ogóle nie mamy z tym problemu, a jak mamy wydać pieniądze na
profesora, który ma 80 parę lat, albo dzieło sztuki artysty już nieżyjącego o dużym dorobku, to mamy jakieś dziwne blokady. Bo tak jak mówię, często są to blokady mentalne i to są blokady, które niekoniecznie wynikają z zasobności naszego portfela, tylko z tego, że nie potrafimy gdzieś w głowie sobie przesegmentować właściwie samych siebie. Z tej osoby, która aranżuje pszczółne wnętrze, czy z tego miłośnika sztuki w kierunku bycia kolekcjonerem. I na koniec mam taką jeszcze refleksję, że ten brak pewności siebie wynika jeszcze z dwóch rzeczy. Po pierwsze, my generalnie, kolekcjonerów jest niewielu. Kolekcjonerzy, biorąc pod uwagę to wszystko, co mówiłam wcześniej, z wyjątkiem tych, nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu topowych nazwisk, kolekcjonerzy najczęściej się nie przyznają do tego, że są kolekcjonerami, co też utrudnia nieco fakt, żeby kolekcjonerów poznać. To znaczy, my się wszyscy między sobą mało znamy. No bo co innego jest osoba, która jest galerzystą, jakby ma adres, można pójść do tej osoby, bo ona jakby zawodowo zajmuje się sztuką. Ale w kontekście bycia kolekcjonerem jako pewnego rodzaju hobby, my się między sobą nie znamy. Bo ludzie się do tego mało przyznają. W związku z czym też trochę nie mamy z kim się skonfrontować, przedyskutować pewnego rodzaju pomysłów, czy zakupów, czy swoich mniemań, czy jakichś swoich obiekcji. I ponieważ czujemy się samotną wyspą, to jest nam trudniej też wejść na ten wyższy poziom, bo jednak w kręgu towarzyskim czy w tłumie łatwiej, o czym na przykład doskonale wiedzą przedsiębiorcy, którzy się jednoczą gdzieś w jakichś tam kręgach networkingowych czy budowanych poprzez organizacje czy poprzez uczelnie, mimo że wiadomo, że w kupie raźniej. A druga rzecz to jest to, że my się zastanawiamy ciągle nad swoją motywacją, bo jesteśmy racjonalni przecież, staramy się pewne rzeczy racjonalizować. Podobno 95% decyzji człowiek podejmuje pod względem, jakby w sposób bardzo impulsywny i emocjonalny, podejmujemy te decyzje natychmiastowo, natomiast potem do nich dorabiamy całą otoczkę racjonalności, ponieważ my lubimy myśleć o sobie, że decyzje podejmujemy po analizie i w sposób wyważony, a prawda jest inna. Natomiast ta motywacja to jest taki lęk, że będziemy mieć słomiany zapał. Bo przecież wiele rzeczy w życiu zaczynaliśmy. Czym jesteśmy starsi, tym ta lista jest dłuższa. Uczyliśmy się pewnie w życiu niejednego języka i nie każdego się nauczyliśmy. Chodziliśmy na siłownię, a czasami już nie chodzimy. Uczyliśmy się jakichś tańców czy sztuk walki. No i kiedyś przestaliśmy to robić i obawiamy się, że wydanie dużej ilości pieniędzy na kolekcjonowanie dzieł sztuki, gdzie to kolekcjonowanie może się okazać pasją na 2-3 lata, a nie na całe życie, to znowu wydaje nam się decyzją nieracjonalną, a boimy się, że nie mamy tej wystarczającej motywacji do tego, żeby tym kolekcjonerem być tak na poważnie i poświęcać temu nie tylko pieniądze, ale też czas i zaangażowanie. I to też jest kotwica, która nas gdzieś hamuje, a zupełnie niesłusznie, bo przecież jeżeli nam ta miłość do sztuki przejdzie, choć uważam, że jak już się w to wejdzie, to nie przechodzi, ale nawet jeżeli nam ta miłość do sztuki przejdzie, to się po prostu skeszujemy na posiadanych walorach. A 2 lata temu sprzedawałam taki bardzo sensowny zbiór kilkunastu obrazów mojej klientki z bardzo dawnych lat, która przez 2-3 lata była zaangażowana w kupowanie dzieł sztuki, wydała na to pewnie około 20 tysięcy złotych, kupiła kilkanaście obrazów, a po tych 17 latach z transakcji wyniosła ponad 150 tysięcy złotych. I cóż z tego, że w międzyczasie jej ta miłość do sztuki jakoś przeszła? Myślę, że inwestycja była godna. W związku z tym warto też pomyśleć o tym, że nie musimy mieć wszystkiego tak uporządkowanego i zracjonalizowanego i zdeterminowanego, żeby wiedzieć w wieku 40 lat czy w wieku 80 dalej będzie nas to kręcić, ponieważ po prostu tego nie wiemy. I tym zamknęłabym tą część naszej rozmowy z prośbą do Was. Właśnie po pierwsze, żebyście napisali, czy się ze mną zgadzacie, czy te
Powody faktycznie są takie, jakie wymieniłam. Czy widzicie jeszcze jakieś inne? Ale też z prośbą o to, żebyście się zastanowili nad sobą. Czyli nad tym, to jest prośba do osób, które kupują dzieła sztuki w tej orbicie, w tym spektrum właśnie młodej sztuki. Zastanówcie się, dlaczego wy nie wchodzicie na ten wyższy poziom. Kiedy, jak tak uczciwie przejrzycie notowania aukcyjne, to się nagle może okazać, że to są przecież te same pieniądze. Więc co was tak naprawdę powstrzymuje? I chciałabym was zaprosić też w tej części drugiej takiego narzędziownika do śmielszego korzystania z konsultacji, nie tylko konsultacji ze mną. To mówię w kontekście faktu, że wczoraj jedna z naszych miłośniczek, klientek, słuchaczek zadzwoniła, wykupiła szybką konsultację właśnie po to, żeby sprawdzić bardzo konkretną rzecz, to znaczy planuje zakup konkretnego dzieła sztuki i chce wiedzieć, co powinna wiedzieć, to jest pierwsza rzecz, zanim tego zakupu dokona, czy ten zakup jest racjonalny, czy jej wybór jest prawidłowy, czy to jest autentyczna praca, czy to jest właściwe źródło, czyli te wszystkie pytania, które się nasuwają, kiedy kupujemy, kiedy wydajemy sporą kwotę, ale o które też powinniśmy zadbać, nawet jeżeli ta kwota jest znacznie mniejsza. I teraz nie ma nic niewłaściwego, ja już to wielokrotnie mówiłam, w konsultowaniu zakupu przez galerię A w galerii B. Druga opinia, to jest, słuchajcie, jak z medycyną, druga opinia lekarska też zawsze jest potrzebna, zwłaszcza jeżeli sytuacja jest poważna, a kiedy wydajemy większą kwotę pieniędzy, to ja uważam, że sytuacja jest poważna. Jeżeli ktoś płaci za konsultację z ekspertem, to ten ekspert doskonale wie, na czym polega ta relacja biznesowa. Ktoś kupuje u mnie usługę najlepszej możliwej konsultacji, a nie ja mam zwalczać w tym momencie konkurencję, więc wiadomo, że mając tą symetrię w biznesie, ja powiem całą prawdę na temat podejrzewanej transakcji, czy planowanej, może w ten sposób planowanej transakcji. Ale oczywiście w ten sposób możecie konsultować mnóstwo innych rzeczy. Kwestie nie tylko nabycia, ale zbycia, kwestie autentyczności, kwestie wyceny. Oczywiście to nie jest tak, że my pracujemy za darmo, stąd jest u mnie na przykład opcja tej konsultacji płatnej. Konsultacji płatnej też udziela wielu moich kolegów, którzy pracują w domach aukcyjnych czy na rynku sztuki. Natomiast jeżeli korzystamy, jeżeli mamy wydać duże pieniądze albo sprzedać za niewłaściwą kwotę, albo zastanawiamy się w ogóle nad strategią i procesem budowy kolekcji filmowej, marketingu kolekcji, budowy kolekcji prywatnej, czy wyjściem z kolekcją, na przykład właśnie z domowych pieleszy do przestrzeni bardziej publicznej, to taka konsultacja jest po prostu czymś, co spowoduje, że będziecie się czuć bezpiecznie. I niekoniecznie zachęcam was do tego, żeby to były konsultacje u mnie, będzie mi miło, ale jeżeli tego zaufania jeszcze sobie nie zaskarbiłam, to pójdźcie do kogoś innego. Na stronie Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich macie wielu ekspertów ze wszystkimi danymi kontaktowymi. Konsultujcie swoje plany, ponieważ to jest trochę tak jak z konsultacją prawną. Godzinna rozmowa z prawnikiem może was uchronić przed wieloma błędami, i godzinna rozmowa z ekspertem rynku sztuki też może być naprawdę bardzo przydatna i uchronić przed wieloma decyzjami, które potem mogą się okazać błędne. Także serdecznie zapraszam, żebyście pomyśleli o takiej opcji, że jednak te parę groszy w porównaniu z planowanymi wydatkami na sztukę może być najlepszą inwestycją w tym całym procesie. I teraz przejdziemy już do tej sekcji, w której coś wam polecam. I dzisiaj obrzydliwy patriotyzm lokalny, czyli polecę wam wystawę w Warszawie, ale jest tak dobra, że po prostu byłoby grzechem wam jej nie polecić. Świeżutko otworzona wystawa monograficzna projektów Julii Kejlowej w Muzeum Warszawy. Julia Kejlowa, najwybitniejsza chyba projektantka, można tak powiedzieć, najwybitniejsza projektantka okresu Art Deco, okresu międzywojennego. Kobieta, która ukończyła warszawską ASP na Wydziale Rzeźby, ale nie poszła w kierunku rzeźby gabarytowej, w ogóle jakby kreacji autonomicznej, poszła w projektowanie.
pociągały ją techniki metalowe, projektowała dla Norblina, dla Frażeta, dla spółki braci Hahnenberg, tworzyła absolutnie niesamowite zastawy stołowe, platery, projekty, no głównie właśnie sztukę stołu, tak byśmy to powiedzieli. To jest modernizm i nowoczesność w tak czystej postaci. Kejlowa to jest polski Bauhaus. Kejlowa to jest Tamara Łempicka przedmiotu. Wystawa jest świetnie zaaranżowana, świetnie zrobiona, mówi bardzo dużo o samych przedmiotach, ale też o pewnym klimacie przedsiębiorczości międzywojennej w Polsce i o niebanalnej absolutnie osobowości samej projektantki. Wystawa czynna do 1 września, więc zdążycie. Zapraszam bardzo serdecznie do Muzeum Warszawy, a jeżeli uchwycicie jeszcze jakieś oprowadzanie kuratorskie, czy jakieś spotkania, które się w związku z tym, z tą wystawą dość licznie odbywają, to też bardzo Wam polecam, bo co, bo w kupie raźniej. Tego typu spotkania w muzeach to też jest dobra okazja, żeby poznać inne osoby, które czy kolekcjonersko, czy miłośniczo się sztuką interesują. A jeżeli posiadacie przedmioty takie jak właśnie projekty Julii Kejlowej, no to pamiętajcie, że za pomocą Xanadu możecie się z nimi rozstać przy pomocy na przykład naszych aukcji designu. Druga polecajka, którą dla Was mam, to książka. Wydawałoby się, że trochę spoza naszego kręgu tematycznego, bo jest to książka na temat archeologii. Książka, która nazywa się Łowcy Skarbów, ma podtytuł Jak ojcowie archeologii rozkradali bogactwa Orientu. Autorami jest dwóch autorów tej książki i ja sobie pokaleczę język, ale spróbuję. Jednym z nich jest Jürgen Gottschlicht, a drugim Dilek Zapleciogluł Gottschlicht, czyli to jest spółka autorska niemiecko-turecka. Tematyka tej książki głównie jest niemiecko-turecka właśnie, ponieważ my bardzo mamy dość dużą świadomość dorobku archeologicznego Grecji. Mamy świadomość tego, że na przykład problemów, które są relacją z Wielką Brytanią dotyczącą no, skradzionych, tak trzeba by nazwać to po imieniu, skradzionych tak zwanych marmurów Elgina, skradzionych przez hrabiego Elgina, fryzów Partenonu Ateńskiego, które są eksponowane w Muzeum Brytyjskim. Natomiast mamy znacznie mniejszą świadomość tego, jak w ekstremalny sposób ograbiona ze swoich zabytków archeologicznych została Turcja. Mamy tą świadomość mało, jakby nikłą, ponieważ po pierwsze zapominamy o tym, że Imperium Osmańskie w swoim bardzo długim trwaniu na swoim terytorium miało też Grecję, czyli jakby przestrzenie kultury starożytnej Grecji i też częściowo Imperium Rzymskiego. Co oznacza, że gdzieś mentalnie takie miejsca jak chociażby Pergamon czy Milet gdzieś mamy zaszufladkowane jako Grecja, to przecież jest Turcja. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, historycznie, my skupieni głównie na okresie zaborów polskich i okresie międzywojennym, mamy niewielką świadomość tego, jak tak naprawdę słabym państwem i jak niemal kolonialnym państwem w XVIII i XIX wieku była Turcja. My ciągle pamiętamy tą Turcję jako tę, przeciwko której walczyliśmy. Sobieski walczył pod Wiedniem. My mamy ciągle tą pamięć Imperium Osmańskiego z tym zaszytym przymiotnikiem imperialnym właśnie. Natomiast nie mamy świadomości tego, że archeologia starożytna była głównie w XIX wieku, w drugiej połowie XVIII i w XIX wieku, a także do I wojny światowej tak naprawdę, przedmiotem ogromnej rywalizacji mocarstw Niemców, Brytyjczyków, Francuzów, którzy ścigali się tak naprawdę o prawo ograbienia i rozgrabienia starożytności Orientu.
I jeżeli chodzi o terytorium tureckie, zdecydowanie wygrywali Niemcy, nakradli najwięcej. Potem zresztą część, na przykład skarb, tak zwany skarb, złoty skarb Priama, czyli skarby Troi, zostały z Niemiec dla odmiany ukradzione przez Rosjan w momencie wyzwalania Berlina. W związku z tym też dalej te przedmioty są w Rosji. To jest bardzo skomplikowana sytuacja polityczna. I teoretycznie to są jakieś tematy archeologiczne, może ważne dla muzealników, ale niezbyt aktualne. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest sprawa polityczna i że to, w jaki sposób muzea muszą, bo muszą, oddawać kiedyś zagrabione z terytoriów pierwotnych dzieła sztuki, to nie dotyczy tylko imperiów kolonialnych, które ograbiały kulturę pierwotną Afryki. To nie dotyczy tylko pewnego rodzaju dorobku ludów pierwotnych Ameryki Północnej. To nie dotyczy właśnie tylko Grecji, która była eksplorowana rabunkowo. To dotyczy też Turcji. A szczerze powiedziawszy, w tamtym czasie, gdybyśmy my na swoim terenie, jako Polacy w okresie zaborów, mieli wybitne starożytności, nie mieliśmy, to prawdopodobnie dotyczyłoby to też nas. Z drugiej strony, w jakimś sensie dotyczy to też nas, bo należy pewnie już przyszedł czas, żeby w trochę inny sposób spojrzeć na chociażby starożytności, które posiadamy w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Co prawda były to i są to dzieła sztuki, które trafiły do nas w wyniku w większości wykopalisk ratunkowych, ale i tak należałoby przemyśleć dobrze postawę w stosunku do posiadanych przez nas dzieł sztuki. I tutaj temat jest zdecydowanie szerszy. Wchodzi też w kwestie to nie archeologiczne już zupełnie, mienia podworskiego, mienia żydowskiego, mienia mniejszości narodowych. Muzea się zmieniamy i my jako widzowie, jakby oglądający wystawy, wielbiciele, miłośnicy sztuki, my też powinniśmy zrewindykować swoje podejście do pewnych tematów. A ta książka jest świetnie napisana, jest książką, która jest mniej o archeologii. Jeżeli macie takie poczucie, że te stare kamory was niespecjalnie kręcą, to żebyście wiedzieli, że ta książka jest mniej o archeologii, a bardziej o polityce. I jest w niej naprawdę sporo takich wątków bardzo ciekawych, wręcz sensacyjnych. W związku z czym czyta się to świetnie, do tego książka jest świeżutka, bo ona wyszła w Niemczech w 2001 roku, wydana została w Polsce pół roku temu, w związku z czym bazuje na bieżącym stanie politycznym i na bieżącym stanie badań, nie uwzględnia być może perspektywy jakiejś, która będzie miała miejsce albo nie po zakończeniu wojny w Ukrainie i po tym, w jaki sposób Rosja będzie traktowana na arenie międzynarodowej, ale to jest generalnie pewnego rodzaju marginalium. Natomiast bardzo ciekawa jest kwestia tego, że Wyspa Muzeów w Berlinie w tej chwili została zamknięta do remontu. To są kolejne remonty w muzeach berlińskich. I, no powstaje, I to jest taki dobry moment, żeby się zastanowić, czy na pewno brama Isztar, czy też ołtarz pergamoński, czy też fasada Pałacu Mszata faktycznie powinny nadal być eksponowane w Niemczech, a może jednak powinniśmy oglądać je w Turcji. I też kwestia tego, że dziś gospodarka turecka nie jest może silniejszą na arenie ekonomicznej. I znowu jest tak, że Turcja nie ma tej karty przetargowej, bo gdyby była tygrysem gospodarczym, to trochę inaczej mogłaby sobie pogrywać, co pozwala popatrzeć na te sytuacje muzealnicze z zupełnie nowej perspektywy. Stąd też polecam Wam serdecznie lekturę, bo ona po prostu rozszerza horyzonty. A na koniec chciałabym Wam polecić miejsce w sieci, które jest zabawne. Bo nie musimy zawsze tak super na poważnie. Ja co prawda posiadam kota, ale jestem także wielbicielką psów, a poza tym jestem kobietą i stąd przyciągnął mnie profil instagramowy Suka w Sztuce.
Jest sporo profili dotyczących, także międzynarodowych, dotyczących kotów w sztuce, a Suka w sztuce pokazuje psiaki na obrazach i nie tylko, rzeźbach i w innych dziełach, z bardzo zabawnymi często komentarzami, komentarzami, które dalece wykraczają poza samą opowieść o sztuce jako takiej i też dalece wykraczają poza sam wątek kynologiczny. Pisane komentarze wartkim językiem, nawet rzekłabym dosadnym, ale to nic nie przeszkadza, a do tego ukazał się kilkanaście tygodni temu pierwszy odcinek podcastu Suki w sztuce. I ponieważ nie ma drugiego, to postanowiłam polecić, żeby ugruntować niejako podcasterkę w jej wysiłkach. Podcast jest przeznaczony dla słuchaczy dorosłych. Znajdziecie tam troszeczkę bardziej mięsnego języka, nic to nie przeszkadza. Znajdziecie kilka bardzo zabawnych refleksji. Znajdziecie kilka historycznych, pogłębionych analiz i niemałą dozę osobistego stosunku autorki, nie tylko do psów, ale także do postaci historycznych. Walezemu się oberwało jak mało komu. Więc bardzo Wam polecam to nagranie jako coś pomiędzy dobrą rozrywką, a fajną nauką i jakąś dobrą inspiracją. Myślę, że na ten okres świąteczny, kiedy liczę na to, że wszyscy, to jest też są życzenia samej dla siebie, wszyscy będziemy mieć trochę więcej czasu, myślę, że Suka w sztuce jest właśnie doskonałym medium, żeby sobie posłuchać i trochę poskrolować fajnych, artystycznie oprawionych psiaków. Po prostu poprawia to nastrój. Podobno oglądanie zwierząt niesamowicie podnosi nam pozytywny nastrój i wpływa na wytwarzanie się endorfinek. A na koniec zapraszam Was oczywiście do Xanadu na dzisiejszą aukcję, 85. aukcję Młodego Malarstwa i Rzeźby. Za mną praca Agnieszki Łakomej, bez wątpienia jedna z bardziej atrakcyjnych prac na tej aukcji, co widzimy już po zleceniach aukcyjnych, które się zgromadziły w niemałej ilości. A też zapraszam Was serdecznie na 9 kwietnia na aukcję sztuki współczesnej, 12. aukcję sztuki współczesnej. Jej katalog jest też już opublikowany i w kontekście tego, o czym dzisiaj mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania, możecie sobie porównać właśnie te dwa katalogi, porównać sobie kwoty, porównać sobie dorobek artysty, poczytać noty biograficzne, pogooglować trochę i też zastanowić się właśnie, gdzie ze swoją kolekcjonerską pasją jesteście i których artystów chcielibyście wspierać, jakich wyborów dokonujecie i jakie kierują Wami motywy. A jeżeli to, co tutaj opowiadam, Wam się podoba, to po pierwsze mam prośbę o subskrypcję kanału na YouTubie, oczywiście o komentarze, bo to daje mi satysfakcji najwięcej, ale także o to, żebyście przesłali link do tego nagrania, chociaż jednej osobie, o której wiecie, że też się sztuką interesuje, no bo przecież chodzi o to, żeby nasza społeczność wokół, skupiona wokół sztuki po prostu rosła, żebyśmy się czuli silniejsi tym, że jesteśmy grupą. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę i życzę Wam spokojnych, wesołych, rodzinnych świąt, z ogromną ilością spacerów, pogoda ma nam dopisać, więc ja już też sobie ostrzę zęby na tego typu rodzaj rekreacji. Dziękuję za uwagę.